Nazywali go zdrobniale Frycek. Mały Frycek urodził się w Żelazowej Woli w roku 1810 i zapewne nie wiedział jeszcze, jakie perypetie przyszykował dla niego los i jak wielki talent w nim się objawi. Fryderyk Franciszek Chopin. Ten kompozytor to chyba jedna z najbardziej znanych postaci na świecie. Chyba każdy słyszał nazwisko Chopin, niezależnie od tego, czy uczył się muzyki choćby tylko trochę, czy jest też zwykłym zjadaczem chleba. W bardzo wielu miastach mamy ulicę Chopina. Jego nazwiskiem czy imieniem sygnowane są ważne nagrody, konkursy, festiwale muzyczne. To bardzo wiele jak na tak krótkie, bo tylko 39-letnie życie artysty. I w tym miejscu Fryderyk Chopin swą biografią nieco przypominać zaczyna fenomen Mozarta, choć obydwaj żyli w totalnie różnych czasach i różnej rzeczywistości. Czy Chopin, tak jak Mozart, był cudownym dzieckiem? I tak, i nie. Już od najmłodszych lat wykazywał Chopin niebywały talent, biegłość pianistyczną i sporą kreatywność, kiedy to komponował swoje pierwsze utwory. Tu opis młodego Frycka dość mocno przypomina charakterystykę młodego Wolfiego Mozarta, jednak z pewnością ten pierwszy miał bardziej normalnych rodziców i nauczycieli. Mozarta uczył bowiem jego ojciec, który windował go do rangi cudownego dziecka i od najmłodszych lat koncertował z synkiem po okolicy, a potem po całej Europie. O tym jednak w innym filmie. Fryderyk Chopin miał o tyle dużo szczęścia, że uczył się jak normalne, zdolne dziecko z początków XIX wieku. Jeszcze większy fart nastąpił w momencie, kiedy trafił na odpowiednich nauczycieli, którzy od razu zorientowali się z kim i z czym mają do czynienia, a kulminacją sprzyjających okoliczności było to, kiedy okazało się, że udało się nie zmarnować wielkiego talentu Chopina. Edukacja i młodość. Jak już wspomniałem, narodziny małego Frycka miały miejsce w 1810 roku. Pamiętajmy jednak, że mało który podręcznik podaje dokładną datę, gdyż jest to kwestia sporna. Najczęściej pojawiają się tu 22 lutego i 1 marca. Oczywiście ciągle nam chodzi o rok 1810. Legenda głosi, że Chopin urodził się, kiedy jego ojciec grał na skrzypcach. Ale to tylko legenda i próba przesadnego doszukiwania się jakichś znaczeń, mających udowodnić wielkość kompozytora. A ten przecież żadnych dowodów swojej wielkości nie potrzebuje. Z Żelazowej Woli, miejscowości narodzin mistrza, państwo Chopinowie szybko wyprowadzili się i udali się do pobliskiej Warszawy, gdzie kilkuletni młodzieniec rozpoczął naukę gry na fortepianie. Pierwszym nauczycielem Fryderyka była jego matka. Miał wtedy 5, może 6 lat. Po matce pedagogiczną pałeczkę przejął Wojciech Żywny. 7-letni, podkreślam, 7-letni Chopin stawiał wtedy pierwsze kroki przy klawiaturze fortepianowej z profesjonalnym nauczycielem pianistą. Co ciekawe, pierwszy wydany drukiem utwór Chopina ukazał się zaledwie rok później, czyli kiedy chłopiec miał zaledwie lat 7. Było to w 1817 roku. A drukowanym utworem był Polonez G-moll. Pierwszy publiczny występ młodego Fryderyka odbył się w 1818 roku, a dalej ma miejsce niezwykle szybki rozwój pianistyczny artysty. Jak podkreślał po latach Żywny, nauczyciel Chopina, nauka techniki i biegłości gry nie zajęły mu wiele czasu. Od najmłodszych lat grał jakby z tą umiejętnością się po prostu urodził. Ważnym faktem jest, że już w 1822 roku, w wieku zaledwie lat 12, pobiera Fryderyk Chopin pierwsze lekcje kompozycji. Jego nauczycielem był wtedy Józef Elsner, u którego doskonale przyswoił sobie zasady harmonii i kontrapunktu. Elsner pisał w notatkach o Chopinie stwierdzenia typu talent albo geniusz muzyczny. Podróże i emigracja Fryderyka Chopina. Nie trzeba być geniuszem, aby domyślić się, że tak zdolny i ceniony młody pianista dawał liczne koncerty. Tak właśnie było. Szybko stał się ulubieńcem warszawskiej salonowej publiczności, a jego występy podziwiały takie osobistości jak na przykład cesarz Rosji Aleksander I Romanow, który w tamtym momencie pełnił rolę króla Polski, ale to długa historia. Wielki talent pianistyczny i rozwijający się kunszt kompozytorski popchnął Chopina w stronę występów zagranicznych. Były to odpowiedniki współczesnych tras koncertowych jakiejś gwiazdy.
Wyjazdy Chopina obejmowały liczne miasta europejskie, takie jak Berlin, Wiedeń, Salzburg czy Stuttgart. W Stuttgarcie dowiedział się Fryderyk Chopin o wybuchu Powstania Listopadowego, co zaowocowało powstaniem tzw. etiudy rewolucyjnej. Po wizycie w tym mieście nasz wielki artysta dotarł w końcu do Paryża, skąd już nie bardzo miał dokąd wracać. Tak naprawdę nigdy na ziemię ojczyste nie wrócił, bo drzwi dla niego były zamknięte. Dlaczego? Stało się tak przez pewien gest Chopina, przez który jest tak kochany przez Polaków. Mianowicie kompozytor-pianista odrzucił w 1837 roku propozycję nadania mu tytułu pierwszego pianisty jego cesarskiej wysokości cara Rosji. I nie chodziło tu bynajmniej i nie tylko o docenienie Chopina przez władze rosyjskie. Gdyby nasz pianista przyjął ten tytuł, zapewne dzisiaj nazywany byłby kompozytorem rosyjskim. Znany skądinąd jest też epizod romansu Fryderyka Franciszka Chopina z pisarką George Sand, przez którą zerwał zaręczyny z Marią Wodzińską. I tu rozpoczynamy wątek choroby Chopina. Romans Chopina z George Sand trwał około 10 lat. Już wtedy artysta nie cieszył się najlepszym zdrowiem, dlatego na rok wyjechał na Majorkę. Wierzono, że cieplejszy klimat poratuje jego zdrowie, a on nawet podczas wypoczynku nie przestawał komponować. Oczywiście cała paryska przymusowa emigracja Chopina to pasmo kompozytorskich i pianistycznych sukcesów. Pobyt w Paryżu to też liczne znajomości z wielkimi wykonawcami i kompozytorami tamtych czasów. Do historii przeszły m.in. w cudzysłowie pojedynki pianistyczne Chopina z węgierskim kompozytorem Listem. Jednak pasmo sukcesów i wspaniale zapowiadającą się karierę romantycznego kompozytora przerwała choroba, w której leczeniu z pewnością nie pomogło rozstanie z George Sand w 1847 roku. Pod koniec swoich dni Chopin stopniowo wycofuje się z życia towarzyskiego, spędzając całe dnie w samotności. Jeszcze tylko 19 kwietnia 1849 roku jedzie z Jane Sterling w celach wyłącznie zarobkowych do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Fryderyk Franciszek Chopin umiera 17 października 1849 roku w Paryżu. Jego ciało pochowane zostaje na cmentarzu Père Lachaise, gdzie spoczywa do dzisiaj. Niedaleko niego leżą inne wielkie sławy, na przykład Jim Morrison, Molière, Victor Hugo czy Edith Piaf. Umierający Chopin zażyczył sobie, by po jego śmierci otworzyć ciało, wyjąć serce i przesłać je do ojczyzny. Tak też się stało i do dzisiaj znajduje się ono w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Warszawie. Świadkiem ostatnich dni życia Fryderyka Chopina był poeta Cyprian Kamil Norwid, który po śmierci mistrza na jego cześć opublikował epitafium w Dzienniku Polskim. Brzmiało ono następująco. Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel Fryderyk Chopin zszedł z tego świata. Dodam tylko, że bezpośrednią przyczyną śmierci Chopina było zapalenie osierdzia, które wynikło z ciężkich powikłań po gruźlicy, na którą chorował mistrz. Dziękuję za uwagę. Wiem, że nie powiedziałem jeszcze wszystkiego o Fryderyku Chopinie. Zostawiam sobie to na inny film, w którym dokładnie opowiem o jego dziełach, formie tych dzieł, dlaczego akurat one są tak bardzo romantyczne, dlaczego są tak bardzo polskie i co Fryderyk Chopin wniósł technicznie do warsztatu kompozytorskiego na stałe. Mówię o warsztacie kompozytorskim takim ogólnym, którego każdy może się nauczyć. A ten film, który teraz właśnie kończycie oglądać, to tylko krótka nota biograficzna Fryderyka Chopina, która może się przydać w nauce, na przykład w szkole muzycznej, w szkole podstawowej, w liceum, czy jakiejkolwiek innej szkole. Dziękuję za uwagę. No jeśli się podobało, to wiadomo, co się robi w takich sytuacjach. Zachęcam też do subskrypcji kanału wraz z takim tam dzwoneczkiem, który pozwoli Wam być na bieżąco zawsze i wszędzie. Do usłyszenia.